Welcome to the Bang 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 Galore. Bang Bang Bang. Cześć, witajcie na kanale Paweł Agro Show. W dzisiejszym odcinku, w ten wietrzny dzień, zajmę się sianiem jęczmienia jarnego. Zapraszam Was do oglądania. Można było zaobserwować, pszenica rośnie i po tym siewniku, bo te zboża, na które wysiewałem nawóz, to też były wysiane tym siewnikiem. Także myślę, że nie powinno być problemu. Siewnik nie jest jakiś porozbijany. No wiadomo, nie jest też precyzyjny, no ale to już jest mniejsza z tego. Jęczmień, który zakupiłem, jest z kwalifikatu rolnego, bodajże z Leszna. Odmiana Sonto. No tutaj pisze, że 150 kg na hektar tego trzeba wysiać. No ja nie będę się starał jednak wysiać więcej, około 200 kg na hektar. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No bo to działeczka jest mała, zakupiłem 100 kg, więc no spokojnie, co jest tego. Chciałbym wysiać na 200 kg na hektar. Więc co, ruszamy chyba do siania. Mamy dzisiaj bardzo wietrzną pogodę, nie wiem jak będzie jakość tego nagrania, no ale to znaczy było, ale nic niestety na to nie było. Ruszamy w pracę. Powiem Wam, że spróbuję takiej rzeczy, może dość dziwnej do niektórych się wydawać, z tym siewnikiem, bo rzecz jest naturalna. Spróbuję tym konnym siewnikiem robić ścieżki technologiczne, bo jest to możliwe, moim zdaniem przynajmniej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej będzie z lekka śmiesznie wyglądało to pole, jak no, nie wyjdą te ścieżki w odpowiednim miejscu, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda! Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bye.
słuchajcie, mam 3 przejazdy, bo tutaj no już na poprzeczniakach nic nie robiłem innego. Mam 3 przejazdy i to wychodzi tak. 3 przejazdy, ścieżka, 6 przejazdów, ścieżka, 6 przejazdów. W ten sposób. A więc no tutaj można powiedzieć, że prawie idealnie pasują właśnie te oto zasuwki, które wyciągamy po 3. I w tym miejscu mamy już miejsce zamknięte. Leje. Po 3 leje. Siewnik ma 1,5 metra. O. Także widzicie. I tutaj akurat za 30 ładnie sobie wychodzi. Te, jeszcze tutaj spróbuję, to jakoś więcej wystają, wydaje mi się. No nie wiem. Powinno być dobrze, powinno nie siać. Zobaczymy, jeśli, jak to będzie wyglądać. Nie mogę teraz się dokopać, bo mamy tutaj pełno. Ale zobaczcie, jęczmień jest piękny, prawda? Dobra. I teraz robimy przejazd ze ścieżką. Wysiadamy, zamykamy. I będzie 6 przejazdów no z otwartymi. A więc ruszamy. Worek przy rozsypywaniu i trochę się rozsypało tego spodu. No niestety nie zawsze się wszystko uda zrobić idealnie. Ale trudno, no już mniejsza połowa mi została. Chociaż no ja mówię, połowy są równe, ale no tutaj już jest mniej. Bo poprzeczniaki mam poodbijane. Już teraz będzie łatwiej. Teraz właśnie mam ustawione na ścieżki, zamknięte po 3 leje. Więc teraz robimy ścieżkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak
zejdzie stąd, czy będzie kupa śmiechu, czy będą fajne ścieżki. Zamykamy szufladki, znaczy szufladki zamykamy, wciskamy, akurat otwierając. Teraz trochę musimy zmniejszyć. Mieliśmy na takiej pozycji, czyli to zawsze od końca ponoć te silniki trzeba ustawiać. O. Powinno być dobrze teraz. Dobra, lecimy dalej, bo naprawdę zrobi się zaraz ciemno. A zostało nam jeszcze taki kawałeczek. No i tak jak myślałem, zapała nas noc, już nie możemy zobaczyć pola. Dobrze, że mam te LEDy w ciągniku, to bardzo dobrze było wszystko widać. Wam powiem, bez problemu, fajnie się pracuje na tych lampach. Także nie jest źle, wszystko mamy zasiane, cieszę się, że się to udało i się zrobić. No i cóż, chyba będzie to na tyle w tym odcinku, także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, na razie!